Cześć, witajcie. Zapraszam Was na recenzję tegorocznego iPhone'a w najbardziej dopasionej wersji, czyli 15 Pro Max. To wariant największy i, tak jak powiedziałem, najbardziej dopasiony z całej tegorocznej gamy modelowej. Zatem zapraszam, zaczynamy. Na początek dwa słowa o stylizacji. Tak jak widzicie, jakoś dramatycznie iPhone się nie zmienia. Oczywiście wygląd telefonu jest modyfikowany z roku na rok, ale pozostaje rozpoznawalny, pozostaje charakterystyczny. Moim zdaniem tegoroczny model fajniej leży w dłoni przez to, że jest troszeczkę bardziej zaokrąglony na brzegach. I ten feeling trzymania telefonu moim zdaniem jest teraz przyjemniejszy, aczkolwiek to jest dosyć subiektywna ocena, jak kto woli. Generalnie, jeżeli chodzi o wymiary, urządzenie wiele się nie zmieniło. Nowy model jest minimalnie mniejszy i minimalnie, dosłownie minimalnie lżejszy od poprzednika. Myślę, że akurat w tej kwestii różnicy po przesiadce raczej nie odczujecie jakoś diametralnie. To, co mi się niezmiennie podoba, to wodoszczelność. Niezmiennie nie podoba mi się to, jak bardzo szybko zbierają się paproszki wokół obiektywów aparatu fotograficznego. No i tu tradycyjnie przypominam, lepiej nie noście iPhone'ów w kieszeni wraz z innymi smartfonami, bo sobie możecie tymi twardymi szkiełkami obiektywów porysować szkiełko waszego smartfonu. W sieci było wiele narzekań na to, że ten telefon dość szybko się tłucze, dlatego ja na pewności cały czas go noszę w firmowym pokrowcu, a ten pokrowiec też niespecjalnie mi się podoba. W tym roku jest ekologiczny, nie ze skóry, a pokryty tkaniną. No i niestety dosyć szybko traci swoją urodę, bo dosyć łatwo się brudzi. Tą tkaninę też stosunkowo łatwo jest zadrapać. Moim zdaniem ten pokrowiec nie jest wart pieniędzy, jakie sobie życzy za niego producent, no ale wiadomo, oryginał to oryginał. Na szczęście iPhone'y są bardzo dobrze zaopatrzone w akcesoryjne pokrowce firm trzecich. Bez problemu znajdziecie jakiś fajny, który Wam się spodoba i dodatkowo będzie dobrze chronił ten telefon. Wielką zmianą w tym roku jest USB-C. No niestety już nie zaszpanujecie wśród znajomych pytając, czy ktoś ma pożyczyć kabelek do iPhone'a, bo teraz kabel od byle Androida będzie pasował do iPhone'a. Oczywiście w pudełku kabel też dostaniecie i to całkiem porządny. Niestety ten kabelek z pudełka nie oferuje najszybszego transferu danych, zatem jak zależy Wam na szybkim przesyłaniu danych po kabelku, to niestety musicie sobie już kupić kabelek spełniający wymagania USB trójki, bo ten niestety trójki nie spełnia. Kolejnym nowum jest przełącznik na boku obudowy. Kiedyś tu był taki suwaczkowy slajderek do wyciszania powiadomień. Teraz jest guzik, który potrafi więcej, ale znowu ponarzekam. Ponarzekam, ponieważ producent nie wykorzystał w pełni możliwości, jakie taki przycisk daje. Możemy mu przypisać różne działania, ale niestety tylko jedno naraz. Szkoda, że na przykład nie można dopisać jakiegoś działania do dwukliku czy do dłuższego przytrzymania. No niestety nie. Fakt, że ten przycisk potrafi trochę więcej niż tamten suwaczek, no ale można to było zrobić jednak trochę lepiej. W sieci było też sporo narzekań na ramkę z domieszką tytanu. Jedni mówili, że wiele to nie dało, bo telefon nie jest jakoś strasznie lżejszy od poprzednika. Faktycznie nie jest. Inni narzekają, że ta ramka się wyciera. Kurczę, na moim egzemplarzu rysek na razie nie widać, natomiast rzeczywiście dosyć ochoczo ta powierzchnia zbiera ślady paluchów. Ten telefon w zasadzie wokół przycisków jest wiecznie brudny. Pozostają odciski palca. Oczywiście rozwiązaniem jest albo pokrowiec, albo częstsze wycieranie urządzenia. Wyświetlacz iPhone'a 15 Pro Max to po prostu bajeczka. Nie tylko świetnie wygląda z tą wąską rameczką symetryczną, ale po prostu świetnie sprawdza się w użytkowaniu. Bardzo jasny, doskonale sprawdzi się w słoneczne dni. W ciemności wzroku nie męczy, kolory są akuratne. Tu wszystko jest na jak najlepszym poziomie. W przypadku Pro Maxa ekran ma przekątną 6,7 cala i współczynnik PPI w okolicach 460, czyli też bardzo dobry. I to w zasadzie tyle, co powinienem mówić o tym ekranie. Jest po prostu doskonały, to jeden z najlepszych wyświetlaczy, jakie można mieć w smartfonie. Naturalnie nie każdemu się spodoba to wielkie wycięcie Dynamic Island. Ono jest oczywiście świetnie ograne, bo tam wokół niego pokazują się różnego rodzaju powiadomienia, ale to pewnie wiecie. Natomiast pewnie nie wszyscy wiedzą, czemu ono jest takie duże. To wycięcie jest takie duże, ponieważ mieści nie tylko aparat do selfie, ale również zaawansowany system rozpoznawania pysia, czyli Face ID. iPhone nie ma czytnika linii papilarnych, polega wyłącznie na rozpoznawaniu
rozpoznawaniu twarzy, dlatego ono zostało tutaj też mocno dopasione. Skanuje w 3D, czyli nie oszukamy zdjęciem ani nic takiego. Działa bardzo szybko, bardzo sprawnie i pewnie. Nie zdarzają mu się raczej błędne oczy, przynajmniej ja takowego nie doświadczyłem. Kamerka łapie w dosyć szerokim zakresie, czyli nie ma problemu z odblokowywaniem, jak telefon jest troszeczkę z boku, dajmy na to w uchwycie samochodowym. I co przede wszystkim najważniejsze, działa to w każdych warunkach, również w ciemności, gdzie tradycyjne rozpoznawanie twarzy oparte o aparat do selfie po prostu polegnie i nie będzie działało. Face ID od Apple działa. No i oczywiście za jego pomocą autoryzujemy płatności, zakupy, dostęp do aplikacji i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że po pewnym dłuższym czasie obcowania z iPhone'em stwierdzam, że to jest chyba nawet jednak wygodniejsze niż zwykły klasyczny czytnik palucha. O nowym iPhone'ie sporo się mówiło w kontekście przegrzewania się. Ludzie narzekali, że nowy procesor A17 no grzeje się. Powiem Wam tak, ja albo mam szczęście, albo mam mocno obniżony przez telefony z Androidem próg wrażliwości, bo nie uważam, żeby iPhone strasznie się przegrzewał. Fakt. Udało mi się go doprowadzić w okolice 40 stopni, czyli już ta temperatura, można powiedzieć, była za wysoka, ale bądźmy szczerzy, telefony z Androidem potrafią się nagrzać lepiej, więc albo to jest narzekanie iPhone'owców, no bo jednak poprzednie modele były pod tym względem nieco lepsze, albo problem jest troszeczkę przesadzony, bo tragedii nie ma. Stabilność pracy tego smartfonu benchmarki oceniły na okolice 70-80%, czyli jest throttling, ale ta wydajność spada od razu i później już się utrzymuje na mniej więcej stałym poziomie. Także nie ma tragedii. To oczywiście jest jeden z najwydajniejszych smartfonów na rynku i myślę, że nawet najbardziej wymagający gracze będą z jego wydajności zadowoleni. No i oczywiście podpowiadam, tradycyjnie pamięci nie rozbudujecie, zatem kupcie sobie najbogatszą wersję, na jaką Was stać, bo po prostu to miejsce będzie Wam się wolniej wyczerpywało w tym telefonie, a powiedzmy, no jednak on zachęca do robienia mnóstwa zdjęć, robienia filmów i to miejsce może się zapchać. Na pocieszenie powiem Wam, że przez USB-C możecie sobie podpiąć dysk zewnętrzny i na przykład sobie wrzucać materiały na bieżąco, to ma na przykład zastosowanie przy nagrywaniu 4K z wysokim klatkarzem. Wtedy telefon zapisuje już bezpośrednio na podłączonym do niego dysku, a nie we własnej pamięci wewnętrznej. Oczywiście ci, którzy nie wiedzą, tutaj jest interfejs iOS, nieco inny niż ten, który znamy z Androidów. O nieco innej filozofii obsługi. Trzeba się do niego przyzwyczaić i powiem Wam, że w tym roku mam okazję iPhone'a używać nieco dłużej niż zazwyczaj. Się w zasadzie przestawiłem na niego. Nie jest to zmiana jakaś drastyczna. Ta przesiadka jakoś strasznie nie boli. Tylko tak jak mówię, jeżeli się przesiadacie z Androida, bądźcie gotowi na to, że jest tu trochę inaczej. No i bądźcie też gotowi, że nie wszystko z Androida Wam się przewali tak idealnie jeden do jednego z Waszego dawnego smartfona na ten nowy. Oczywiście jest narzędzie ułatwiające przesiadkę na iPhone'a. No ale wiadomo, nowy sklep, nieco inna budowa interfejsu aplikacji. No tutaj czekają Was pewnie jakieś niespodzianki, ale trzeba obiektywnie przyznać, że cały system, cały interfejs sprawia wrażenie dobrze przemyślanego i chyba można go nazwać dosyć intuicyjnym, ale zaznaczam, wymagającym przyzwyczajenia. Oczywiście nie dotyczy to tych, którzy wcześniej mieli iPhony, bo tutaj to już jest po prostu bajka, telefon się klonuje jeden do jednego i w tej materii to nie czekają Was już żadne niespodzianki. Choć Pro Max nie jest najmniejszym smartfonem, baterii nie ma rekordowo dużej. 4400 z groszami to nie jest pojemność, która w dzisiejszych czasach robi wrażenie. No i oczywiście docierały do mnie z czeluści internetu rozmaite narzekania na tą baterię, że słabo trzyma, że krótko pracuje i tak dalej, i tak dalej. No i znowu wiecie co, chyba dopada mnie klątwa androidowca, bo na mnie to wrażenie nie robi. Moim zdaniem akumulator iPhone'a jest wystarczający i w moim przypadku jest w stanie ten telefon pracować spokojnie przez 2 dni, używany jako daily, używany tak w codziennej eksploatacji, bez jakiegoś nadmiernego obciążania, ale też bez jakiegoś nadmiernego oszczędzania. Także możecie być spokojni, cały dzień nawet przy wytężonej pracy ten telefon jest w stanie wyżyć, natomiast ładowanie to już nie do końca mnie cieszy. To, że nie mamy ładowarki w zestawie TOPPAL 6, ale to ładowanie również nie jest najszybsze. Napełnienie akumulatora zajmie nawet nieco ponad godzinę i to w momencie, kiedy używamy dosyć szybkiej, ponad 60-watowej ładowarki. Trochę słabo, ale tu najprawdopodobniej chodzi o zachowanie dłuższej żywotności tego akumulatora.
i po prostu, jak to w bateriach, te ostatnie 20-30% ładuje się naprawdę długo. Natomiast początek ładowania, czyli powiedzmy tak do połowy, no to osiągniecie już poniżej pół godziny. Jest nie najgorzej, ale kurczę, mogłoby być jednak lepiej. Ładowanie indukcyjne też jest dosyć powolne. Dodam jeszcze, że jest też ładowanie zwrotne, również o dosyć niskiej mocy. Tam podaje 4,5 W, czyli też szału nie robi, ale tragedii też nie ma. Tylko, że kurczę, od flagowca w 2023 roku, no ja oczekuję jednak szybszego ładowania, naprawdę szybszego. Ale za to nagłośnienie to jest tu naprawdę iście flagowe. iPhone 15 Pro Max ma genialne, a do tego czysto i głośno brzmiące głośniki stereo. Naprawdę dźwięk jest tu rewelacyjny. Mówię tu oczywiście o multimediach. Dźwięk w słuchawce jest taki, jakiego oczekujemy od drogiego flagowca, również znakomity, absolutnie pod względem obsługi połączeń czy odtwarzania dźwięku. Nie dam złego słowa na ten smartfon powiedzieć, jest po prostu jednym z najlepszych na rynku i tyle. Co do łączności, to z ciekawostek powiem Wam, że mamy tutaj eSIM-a. Jest też miejsce na klasyczną kartę nano SIM, ale pamiętajcie, jakbyście sobie chcieli iPhone'a ze Stanów przywieźć, no to tam niestety już jest tylko eSIM. Nie ma miejsca na fizyczną kartę. My mamy w zasadzie uniwersalność, mamy wybór, możemy mieć eSIM-a, możemy mieć klasycznego SIM-a, możemy mieć nawet dual SIM-a, jedną kartę fizyczną, a jedną cyfrową. Oczywiście pod względem obsługi łączności nie mam żadnych zastrzeżeń względem tego telefonu. Wszystko działa tak, jak powinno działać i nie sprawia problemów w codziennym użytkowaniu. A jak już jesteśmy przy codzienności, to jeszcze wspomnę, że iPhone zyskał też fajną funkcję. Możemy pewne rzeczy sobie uruchamiać za pomocą stukania w plecki. Na przykład latarkę w ten sposób włączać. Wygodne, prawda? Wielu nabywców kupuje iPhone ze względu na aparat fotograficzny. No i słusznie, ale jakbyście już się kierowali akurat aparatem, to wybierzcie Pro Maxa, który ma najbardziej dopasiony z całej gamy aparat, bo oferuje od szerokiego kąta, poprzez obiektyw główny, który ma nie tylko stabilizację optyczną, ale też symulację trzech różnych ogniskowych, po aparat z pięciokrotnym przybliżeniem bezstratnym. I oczywiście pod względem jakości zdjęć iPhone nie zawodzi, chociaż tak nie do końca. Akurat w moim przypadku jestem najmniej zadowolony właśnie z tego aparatu z teleobiektywem, no bo przysłonę ma taką, jaką ma, no bo z racji swojej budowy nie może mieć takiej jasności jak, dajmy na to, obiektyw główny. I niestety nie najlepiej sprawdzi się przy słabym świetle. To nie jest oczywiście tak, że robi złe zdjęcia, ale widać już niestety, że te zdjęcia odbiegają jakością od tych zrobionych głównym aparatem. Zatem nadal bym się trzymał jednak głównego aparatu, jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, które są, nawiasem mówiąc, bardzo dobrej jakości. Natomiast tele zostawił na jakieś, powiedzmy, naprawdę już wyjątkowe zastosowanie. Podobnie zresztą jak obiektyw szerokokątny, no bo tego, wiadomo, siłą rzeczy też używamy rzadziej. Niemniej, któregokolwiek aparatu byśmy nie użyli, będziemy zadowoleni z efektów fotografowania. I tutaj poważniejszych mankamentów raczej nie stwierdzicie. No chyba, że się uprzecie na zdjęcia makro. No tu z makrem to jest akurat już trochę tak sobie, powiem szczerze. Ale nadal jest to poziom naprawdę dobry. Acz do makro akurat znam nieco lepsze smartfony niż ten. Nie znam natomiast chyba lepszego smartfonu do filmowania. iPhony od lat już są znane z doskonałej jakości filmów. No i nie inaczej jest w tym roku. Jakość wideo zapisywana iPhone'em 15 Pro Max jest po prostu rewelacyjna. Oczywiście mamy tu możliwość zapisywania w formacie do postprodukcji. Oczywiście mamy rozbudowane ustawienia manualne. Możemy się tymi aparatami dosyć mocno pobawić, ale nawet jeżeli po prostu robimy filmy w najprostszy z możliwych sposobów, czyli wyciągamy, nagrywamy, to również efekty będą co najmniej bardzo dobre lub wręcz doskonałe. Zatem jeżeli nastawiacie się na vlogowanie, na intensywne filmowanie, no to myślę, że iPhone 15 Pro Max jest najbardziej optymalnym i chyba w sumie naturalnym wyborem. A w mojej ocenie, jeżeli chodzi o aparat, iPhone ma jedną bardzo fajną cechę. Zresztą od lat, bo pamiętam, że już w 5, w 7, w 4 zwracałem na to uwagę. iPhone'em bardzo ciężko jest sknocić zdjęcie. W zasadzie jest to telefon gwarantujący, że zdjęcie będzie przynajmniej przyzwoitej jakości, nawet jak się do niego w żaden sposób nie będziemy przykładać. Kiedy po prostu będziemy robić je spontanicznie, wyciągamy telefon, bach, robimy zdjęcie, lecimy dalej. To jest telefon doskonały do tego rodzaju fotografowania.
Zawsze mam problem z podsumowaniem wrażeń z korzystania z iPhone'a, bo jest to jednak telefon inny niż te, które zazwyczaj testuję, czyli oparte o system Android. No i oczywiście jest to telefon z górnej półki, nie tylko jakościowej, ale i przede wszystkim cenowej. No i może teraz troszeczkę będziecie zaskoczeni tym, co powiem, bo w tej chwili cena iPhone'a już na mnie nie robi kompletnie żadnego wrażenia. W momencie, kiedy telefony potrafią kosztować już pod 10 tysięcy złotych, to te 7200, które minimalnie trzeba wyłożyć na taki model, no już nie jest jakimś koszmarem, nie jest to jakaś cena z kosmosu, nie jest to żaden odpał, no po prostu jest to telefon z tych droższych i tyle. No i pytanie, czy jest tyle wart? Powiem Wam tak, iPhone 15 Pro Max w mojej ocenie słabych punktów raczej nie ma. Ale, tak jak już parokrotnie w tym filmie wspomniałem, możliwe, że ja miałem szczęście i trafił mi się naprawdę jakiś wybitny egzemplarz, którego nie trapią plagi, o jakich szeroko rozpisywano się w tym sezonie w internecie. Ten telefon jest bardzo dobrze wyposażony, ma świetny wyświetlacz, świetne aparaty, doskonały system rozpoznawania twarzy, dobrze pomyślany interfejs, który jednak wymaga przyzwyczajenia, jeżeli dotąd z niego nie korzystaliście. Ma wreszcie USB-C, ma funkcjonalny, ale jeszcze nie najlepiej, nie idealnie wykorzystywany dodatkowy klawisz, a do tego całkiem fajnie wygląda, chociaż wokół aparatu wiecznie ma paproszki, co mnie osobiście trochę draży. Wiem jedno, przesiadka trochę boli, ale szybko się do iPhone'a można przyzwyczaić, szybko można polubić ten telefon, a konkurenta na rynku tak naprawdę w mojej ocenie ma tylko jednego, oczywiście chodzi mi o Galaxy S23 Ultra, który góruje nad iPhone'em chociażby tym, że ma rysik. No ale z drugiej strony ma Androida, co też nie każdemu odpowiada. Zatem tak naprawdę wybór należy do Was, ale jeżeli szukacie totalnego flagowca, no to macie dwa smartfony do wyboru, a recenzję wspomnianego konkurenta tego modelu również znajdziecie na tym kanale. Zapraszam Was serdecznie, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na następne produkcje. No i oczywiście subskrybujcie, łapki w górę i tak dalej, wiecie co robić. No to trzymajcie się, cześć.